Dziś pytam Polaków, dlaczego koalicja Tuska próbuje zastraszyć organizatorów Marszu Niepodległości. Mogą się spodziewać jakiejś takiej akcji. To nie jest kwestia zastraszenia, to jest kwestia znalezienia jakiegokolwiek elementu, który umożliwiłby narzucenie tak zwanej procedury kryminalnej, prawda? No, Marsz Niepodległości bolał zawsze władze Warszawy, czy to było za HGW, czy obecnie. Ja pamiętam, kiedy szło i ponad 200 tysięcy ludzi. Pamiętam, jaki problem sprawiło grupie protestującej, która stała ta ilość. Pamiętam prowokacje koło dawnego Empiku, więc wiem doskonale, że próby zablokowania były od samego początku. Były może dwa marsze, kiedy się nie odważyli. Albo prowokacja z Rosjanami. To trwa, więc pojęcie, że może to jest próba zastraszenia, nie. To jest próba po prostu likwidacji i zablokowania. Chyba pewne wzorce białoruskie tutaj mogą mieć znaczenie. Myślę, że są to celowe działania i pewnie mają się ludzie troszeczkę wystraszyć. Im się to nie podoba, bo mają swoje zdanie i to nie jest im na rękę. Nasz patriotyzm jest nas w końcu na pewno dużo więcej jak tych z PO, więc myślę, że no, boją się nas też. Sama kwestia niepodległości jest na tyle istotna, że warto celebrować. No bo to trzeba to czcić, trzeba wyjść na ulicę i pokazywać to. To jest pięknego, fajna historia, to trzeba. No, moim zdaniem to jest dobre. Powinniśmy szanować naszą historię. I jeśli to możliwe, to brać udział w takich zgromadzeniach. Jest to bardzo ważne wydarzenie.